Najpierw rozgrzewamy na patelni tłuszcz, dokładnie masło. To nie może być tłuszcz byle jaki. Nie może być to margaryna ani żadna inna historia typu olej. Nawet nie oliwa, to musi być masło. Tu kroimy cebulę. Kroimy ją w tak zwane piórka. Niezbyt cienko, ale też nie za grubo. Ile masła, ile cebuli? Masło tak ze 2 łyżki cebuli. Ja wzięłam 1,5, nie była specjalnie duża. I nie kładziemy cebuli na gorące masło, tak? No, rozgrzane masło to ma się dusić tak naprawdę. I dodamy później do niej drobno pokrojony boczek. A to taki specjalny boczek jest jakiś? Nie, powinien być normalny boczek. Surowy, nieparzony. Ale pachnie ładnie. Odpowiednią ilość tłuszczu posiada, bo chodzi o to, żeby boczek nie był przesadnie chudy. Kot i boczek. Tak naprawdę ważne są ziemniaki, które tutaj już sobie w cedzaku leżą. No właśnie, trzeba pamiętać, żeby ugotować ziemniaki przed smażeniem cebuli, dlatego że one gotują się dość długo, a potem muszą wystygnąć, bo musimy gorące. Musimy je obrać. Do obierania ziemniaków przejdziemy za chwilkę. Cebulka nam się ładnie zrumieniła, czas zatem dodać boczek. I teraz wlewamy szklankę śmietany. Jakiej śmietany? Ta jest akurat 30, dosyć płynna. Aha, 30% tłuszczu. Tak, 30% tłuszczu. I wlewamy taką samą szklankę wina. Do tej samej szklanki, co śmietana? Przepłuczę się przy okazji. No jasne. Chlup. I chlup. 15 minut? 10-15 minut. Ale jeszcze się chyba musi zagęścić, prawda? Jeszcze trochę musi ubyć, ale musimy obrać ziemniaki. Super, to ja popatrzę. No to nuda, to po co to pokazywać? Automagicznie obrane ziemniaki, doskonałe. Kroimy w plasterki. Kroimy nawet w plastry, to ma być dosyć grubo pokrojone. Pięknie ułożone ziemniaczki, tu ładnie gęstnieje, a my udajemy się do lodówki. Tak jest. Tam gdzieś na końcu. Ach, to jest główny bohater dzisiejszego spotkania. Może dla tego widać będzie tu. Pan bohater nazywa się Reblochon z regionu Savoy. Zresztą to z tego powodu, że z tego regionu jest ten ser, to również Włosi go robią, ale chyba nie jest taki dobry. Tak czy inaczej, Reblochon oznacza podwójne dojenie. W XIV wieku sabałccy górale byli mocno ciemiężeni przez poborców podatkowych, którzy zabierali im towar w naturze. Żeby nie zabrali go w całości, górale sprytnie doili krowy tylko do połowy, a z reszty wydojonego mleka robili pokrojomu ser. Jedyny taki ser tak naprawdę o takim smaku, takiej strukturze i zapachu chodzi właśnie z Sabaudy. Ten ser możemy sobie kupić od niedawna w Polsce. Ile kosztuje? 30 kilka złotych. Ważne jest, żeby go troszkę oskrobać. Teraz przekrawamy go. O, jak biszkopt. Dlatego, że on jest dosyć płynny w środku. W związku z tym natychmiastowo nam się po przekrojeniu skleja z powrotem. Może ja przytrzymam. Ale w zespół absolutnie. Szkoda, że Państwo nie czują tego zapachu, który się wydobywa. Mm-hmm. No tak, nie do końca, ale ale jest pyszne. Bardzo. Mnie zachwyca. Jak nie zachwyca, jak zachwyca. Tak, mieszamy. Tu mieszamy. Nam się zaraz wszystko ładnie z powrotem połączy. Sos nam się zredukował pięknie. I teraz posuniemy sobie tutaj. Równo rozkładamy i nakładamy tym przekrojonym do góry, tak? Tym przekrojonym do góry, skórką na dół. Nam się tutaj nawet trochę większy Reblochon. I wędruje to do piekarnika na mniej więcej pół godziny.
jeszcze bulba. No i tak powinno wyglądać tartiflet. Na co dzień zapewne nie używacie takiego specjalnego urządzenia do krojenia sera, ale to się dobrze sprawdza przy krojeniu tartiflet. Z tej proporcji, którą zrobiliśmy, wychodzą 4 porcje. Jedna porcja zajmuje... O, jeszcze sosik oczywiście, bezwzględny. Koszt porcji to mniej więcej bez oczywiście prądu i robocizny. Albo gazu, bo akurat my gotujemy na prądzie. Tak. To jest mniej więcej 18 zł. To co, to my przystępujemy do konsumpcji. No i zapraszamy na kolejne gotowanie. Następnym razem będzie coś zupełnie innego. Smacznego. Smacznego.